Czy zimą w Polsce nie zabraknie węgla? Wicepremier Jacek Sasin uspokaja i mówi, że może to zagwarantować. No i węgiel będzie. To zapowiedzi. A jak to tak naprawdę ma się do rzeczywistości? O tym już teraz Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Jacek Sasin uspokaja i mówi cały czas, że tego węgla nie zabraknie. To są zapewnienia bardzo optymistyczne ze strony rządowej. Jak to ma się do rzeczywistości? Polacy mogą być rzeczywiście uspokojeni i spać spokojnie przed zimą. Pani redaktor, według kalkulacji Izby może zabraknąć nawet do 2,5 miliona ton węgla opałowego. Mówimy to o niebagatelnej ilości, dlatego że cały rynek to jest około 9 milionów ton, więc to jest to prawie 30% tego rynku. Ten brak będzie przede wszystkim zauważalny w węglach grubych, tych potrzebnych do kotłów, których jest najwięcej na rynku, czyli kotłów zasypowych, takich tradycyjnych. Dlatego że takiego węgla, nawet jeżeli odpowiedni wolumen węgla zostanie zaimportowany w sensie ilościowym, co nie do końca wydaje się możliwe do osiągnięcia, to i tak nie będzie w tym wolumenie tych właśnie frakcji węgla, które będą potrzebne do kotłów zasypowych. Z tym, że tu należy pamiętać o jednej rzeczy, że my cały czas analizujemy ten rynek z perspektywy zapotrzebowania na poziomie 9 milionów ton. Natomiast te liczby mogą się zmienić z dwóch powodów, to zapotrzebowanie. Z jednej strony sroga zima powoduje, że to zapotrzebowanie rośnie z 9 nawet na 11 milionów ton. Z drugiej strony my też nie wiemy, jak zachowają się konsumenci, dlatego że no, potrzebne było 9 milionów ton węgla wtedy, kiedy kosztował on między 700 a 1200 zł. Teraz te ceny węgla są na poziomie 3-3,5 tysiąca zł, więc to zapotrzebowanie na węgiel z przyczyn ekonomicznych może się okazać znacznie niższe. Gospodarstw domowych po prostu nie będzie stać na jego zakup. Część zastąpi go drewnem, część zastąpi go spalaniem śmieci, a część po prostu no, będzie przykręci lekko temperaturę i będzie żyła w dyskomforcie cieplnym, ale jakąś tą zimę przeżyje, zużywając tego węgla znacznie mniej niż normalnie. Czeka nas wyjątkowo trudna i ciężka zima. Ci, którzy posłuchali słów rządzących i nie kupowali tego węgla wcześniej, bo rządzący mówili, nie kupujcie tego węgla na zapas, bo tego węgla tak naprawdę wystarczy. Ci, którzy posłuchali tych słów rządzących, no, popełnili błąd? Pani redaktor, cieszę się, że pani wraca do tych obietnic, dlatego że w czerwcu, kiedy przedstawiciele rządu mówili wprost, nie kupujcie węgla, za chwilę będzie tańszy węgiel i wtedy padła obietnica węgla za te symboliczne 996,60 zł. W tamtym momencie ten drogi węgiel, którego ludzie mieli nie kupować, kosztował na składach węgla poniżej 2000 zł za tonę. Jak wszyscy już znamy dobrze historię, skończyło się to fiaskiem już w sierpniu, gdzie my cały czas informowaliśmy rząd, że ten system dopłat związany z tym węglem za 1000 zł no, nie zadziałała w przypadku węgla importowanego. To się po prostu nie spinało ekonomicznie w żaden sposób. Doszliśmy do sierpnia, kiedy ten system się załamał. Po prostu ustawa weszła w życie, ale nie miała prawa zadziałać. A wtedy już węgiel kosztował na składach nie 2, a 3 tysiące złotych. Dzisiaj, w sytuacji, kiedy węgiel kosztuje między 3 a 3,5 tysiąca złotych na składach węgla, rząd zapowiada tani węgiel za 2 tysiące złotych. Czyli ten sam węgiel, który był drogi w czerwcu, który kosztował 2 tysiące złotych i mniej, dzisiaj jest zapowiadany jako tani węgiel. Także czyli co, Polacy mogą czuć się oszukani przez stronę rządową? Ci, którzy uwierzyli w tamte zapowiedzi, myślę, że tak. Na razie, a w zasadzie w tym momencie rząd zapowiada wciągnięcie do dystrybucji tego węgla samorządów. Jacek Sasin zapowiedział, że ustawa w tej sprawie w piątek będzie przyjęta przez Radę Ministrów, a w przyszłym tygodniu zostanie przyjęta w Sejmie. Ale czy prawo zadziała wstecz? Oto nasza reporterka zapytała właśnie Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Posłuchajmy, co odpowiedzieli. Chciałam dopytać o to, co tak naprawdę samorządy mogą zrobić, żeby ten węgiel pozyskać, bo dopiero ustawa przecież wejdzie w życie za parę tygodni, więc pytanie, czy tu zadziała prawo wstecz? One mogą już teraz wszystko zrobić? Tak, praktycznie w sytuacji, kiedy przepisy obowiązują na rzecz
mieszkańców, kiedy działają dla dobra mieszkańców, to przepisy mogą zadziałać wstecz i w tym przypadku one zadziałają wstecz. Czy przepisy będą działać wstecz? Co z tym węglem pozyskiwanym przez samorządy? O co w tym wszystkim chodzi Pana zdaniem? Pani redaktor, nie wiem o co chodzi, bo to trzeba było chyba znaleźć się w głowie pana premiera, żeby zrozumieć faktyczne intencje. Natomiast jak my to czytamy jako branża, jesteśmy przerażeni w tym sensie, że próbuje się budować jakąś, upaństwowić kolejną już część łańcucha dystrybucji węgla kamiennego, tak naprawdę ostatni bastion, gdzie jeszcze jest prywatny, gdzie są prywatne firmy, które zajmują się dystrybucją tego węgla. Dziwi mnie to bardzo, dlatego że proszę zauważyć, co się w ostatnim czasie wydarzyło, jeśli chodzi o upaństwawianie całej branży węglowej. No, produkcja oczywiście krajowa zawsze była w większości w rękach państwowych z przyczyn oczywistych, natomiast węgiel krajowy był dystrybuowany przez sieć prywatnych sprzedawców. Ta sieć została w ostatnich miesiącach rozbita. Firmy producenckie krajowe w tej chwili sprzedają węgiel bezpośrednio do klienta detalicznego. Warto przy tym zauważyć, że odkąd to się stało, ceny węgla u tych producentów wzrosły nawet do 80%. Co pokazuje, no, co się dzieje, kiedy tworzymy monopole. Dalej, embargo na węgiel ze wschodu spowodowało, że kilkudziesięciu importerów krajowych, którzy pracowali na granicy wschodniej, konkurując ze sobą, zostało zastąpionych de facto duopolem państwowych importerów, którzy importują drogą morską. Jedyny bastion, tak jak wspomniałem, prywatnego biznesu, który jeszcze został w tym całym łańcuchu, to jest dystrybucja tego węgla importowanego. I mam wrażenie, że tutaj no, cel jest między innymi taki, aby właśnie samorządy zajęły się dystrybucją tego węgla, de facto na pół roku wypychając firmy prywatne z rynku, co skończy się tym, że po takim okresie czasu no, większość z tych firm po prostu się nie podniesie, ich już na rynku nie będzie. I to jest pewne też zrzucenie odpowiedzialności na samorządy. Porozmawiajmy przez chwilę o tych samorządach, które zdecydowały się już wziąć udział w tej całej akcji dystrybucji węgla. Czy one sobie poradzą? Jak patrzy Pan na to jako specjalista tego rynku? Pani redaktor, jak rozmawiamy tutaj w gronie członków Izby czy zarządu Izby, no, nasi członkowie też zdarza im się często otwierać nowe punkty handlowe i w naszym przypadku, jeżeli chcemy to zrobić dobrze i mądrze, to od momentu nawet wybrania lokalizacji do momentu uruchomienia rzeczywiście punktu handlowego mija co najmniej 2-3, a czasami 4 miesiące. No tutaj ma to być zrobione jakoś zupełnie na prędce. Słynny przykład Otwocka, który no, mnie zaskakuje w tym sensie, tam prezydent Otwocka, z tego co pamiętam, przechwalał się, że handel węglem to przecież nie jest rocket science, że uruchomił skład węgla w 2 dni de facto, w weekend, bo kupił kasę fiskalną. I z tego, co słyszymy od osób, które rzeczywiście w tym słynnym Otwocku kupują węgiel, tam pani redaktor kupujący dostaje tylko potwierdzenie sprzedaży, czyli albo paragon, albo fakturę. Natomiast nie dostaje, tak jak w każdym normalnym, legalnie działającym składzie węgla, ani dokumentów akcyzowych, ani świadectwa jakości węgla, ani dokumentów świadczących o pochodzeniu tego węgla, które są wymagane prawem. Czyli nie dostaje wszystkiego tego, co powinna taka osoba dostać właśnie w takim profesjonalnym składzie. Tak, to jest pakiet dokumentów, pakiet obowiązków, które ciążą na każdym sprzedawcy węgla. I cieszę się, że jest też ku temu okazja w tej chwili, żeby pokazać, jak dużo jest to obciążeń administracyjnych, takich momentami nawet zupełnie bez sensu, tak? Natomiast gdybym ja, jako prywatny przedsiębiorca, handlował w tej chwili węglem na takich zasadach, na jakich handluje Otwock, groziłyby mi kary od 3 lat więzienia w górę i do 20 milionów złotych. Czyli gigantyczne kary dla tych prywatnych przedsiębiorców, a tutaj samorządy działają na innych zasadach. Czy najzwyczajniej w świecie to wszystko przerośnie finalnie właśnie samorządy? Proszę o krótką odpowiedź. Pani redaktor, pewnie są samorządy, które będą w stanie się ogarnąć, bo mają odpowiednią infrastrukturę, mają odpowiednie spółki w swoich zasobach, które będą mogły to robić. Nie wiem, czy aż tak szybko będą w stanie się zorganizować. Natomiast z tego, co się orientuję, to ustawa
Ustawa ta też zostawia taką furtkę, pozwala samorządom na to, żeby nawiązać współpracę z prywatnymi firmami, czyli no myślę, że tu chodzi właśnie o specjalistów, o składy węgla, które mogłyby samorządy w tym zakresie dystrybucji węgla... Czyli też o firmy, które są zrzeszone w Izbie Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla również. No i te zrzeszone, i te niezrzeszone po prostu w ogóle firmy handlujące węglem, tak. Więc jest taka furtka, tylko wtedy pozostaje pytanie... Po co pośrednik w postaci samorządu, czy po prostu ta ustawa nie mogła była być skierowana bezpośrednio do firm handlujących węglem? To czemu nie została skierowana do tych firm, pana zdaniem? Nie wiem, tak powiem wprost. Mogę się tylko domyślać, że no, ja znam się na biznesie, nie jestem ekspertem od polityki, natomiast wydaje mi się, że jest tu drugie dno, jest to dno polityczne, dlatego że te braki węgla niedługo wyjdą. Myślę, że na razie ratuje nas to, że mamy kilkanaście stopni za oknem w ciągu dnia. Pierwsze przymrozki pokażą, jak niewiele węgla jest na rynku. My ostatnio robiliśmy ankietę pośród naszych członków, to okazuje się, że zapasy węgla na składach węgla wśród naszych członków są o 80% niższe niż tradycyjnie o tej porze roku. Także wystarczy tydzień, dwa przymrozku, żeby ten węgiel został z nich wymieciony. I wtedy rzeczywiście zobaczymy, że król jest nagi. Natomiast przepraszam, bo już tak bardzo odbiegłem od wątku głównego, że zapomniałem, jakie było pytanie. No właśnie, zadam jeszcze takie pytanie podsumowujące. Czy te problemy z węglem mogą okazać się takim przysłowiowym gwoździem do trumny rządzących, skoro nawiązał pan do tej polityki? Bo ludzie będą marznąć, nie będą mieć tego węgla i chodzi właśnie o to tło polityczne, o którym pan wspominał? Pani redaktor, ja nie chciałbym, żeby ludzie marzli i nie chciałbym i też bardzo życzyłbym sobie tego, żeby te ceny węgla były jak najniższe. Tu pojawia się jeszcze jeden problem, który ja może nie dam wprost odpowiedzi na to pytanie, ale zasygnalizuję problem, który według mnie rodzi się, czy jest bezpośrednim skutkiem tej ustawy, tego pomysłu. Proszę zauważyć, że tak jak wcześniej, kiedy zapowiadano węgiel za 1000 zł, tak teraz, kiedy zapowiada się węgiel za 2000 zł, ten tani węgiel, sprzedaż na składach detalicznych zamiera, dlatego że no, społeczeństwo, wierząc zapewnieniom rządzących, wstrzymuje zakupy, bo za chwilę będzie chciało kupić ten tańszy węgiel. Także następuje efekt akumulacji popytu. Natomiast co dzieje się w tym czasie z podażą? Składy węgla odmawiają zakupów węgla, dlatego że dlaczego ja jako racjonalny przedsiębiorca mam kupować węgiel na zapas, kiedy wiem, że za chwilę będę musiał konkurować z jakimś węglem sprzedawanych w cenach no, kilkadziesiąt procent niżej niż moja cena zakupu. Więc wstrzymują się zakupy. Porty już są przepełnione węglem. Ja mam wrażenie, że za chwilę Zatoka Gdańska stanie się największym kotwicowiskiem, największym parkingiem statków z węglem, bo te statki przecież cały czas napływają, widzianym z kosmosu. Więc łańcuchy dostaw zostają przerwane w sytuacji, kiedy powinno właśnie dbać się o to, kiedy potrzebujemy tak naprawdę tego węgla cały czas i te łańcuchy dostaw są rzeczywiście bardzo ważne i takie sytuacje są nam zupełnie niepotrzebne. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Łukasz Horbacz, prezes Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla, był gościem programu Newsroom.